Witam serdecznie, słuchajcie już w ostatniej części, bez tego może słuchajcie. Powiem wam tak, pierwsze uruchomienie już za chwilę przed nami. Retro monitor, zwykły VGA, może być obojętnie jaki VGA. Wyjście audio i na razie jest wejście na zasilacz, ale jak wejdzie w obudowę, bo będziemy jeszcze projektować tego obudowę, to wejdzie gdzieś tutaj lajonek pod spód i zrobimy ładowareczkę na mini USB, na mikro, nie, na mini USB, tak. I będziemy zasilać to z jednego lajonka, ewentualnie z ładowarki zasilimy, nie? Do tego jest zasilacz 5V na wyrost 3A, taki wielki. Co podłączamy? No to podłączamy, słuchajcie. Najpierw wepnijmy sobie VGA. O, wielka wtyczka, większa prawie niż cały układ. Przykręcimy sobie ją, żeby tu nam nic nie wypadło, może nie oberwie. Podłączmy sobie audio i włączmy zasilanie. Uwaga, 3, 2, 1. Tadam! Co my tu mamy? Niebieski obraz. Klikamy start. Jest, jest! Brawo, brawo, brawo. Teraz czas na obudowę. Będziemy robić obudowę. No dobra. Tu jesteśmy. To co? Może pierwszy raz zagramy. Brakowało, bym odblokował. No dobra. Okej. A to chytre. Teraz trzeba pomyśleć, jak zebrać te diamenty. Żeby nie odblokować tamtego, jak tu przejść dalej. O, tutaj mamy chyba wyjście. Tak, przeszliśmy do drugiej planszy. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. I co? Nie pomyślałem. Dobra, idziemy w drugą stronę. Wow! Też nie przejdziemy. A nie, przejdziemy, dobra. Słuchajcie, możemy chyba przepychać. Tak, z przyciskiem. Widzicie? Dlatego są tutaj dodatkowe butony. Możemy przepychać. Z przyciskiem przepychać. Jeśli możemy przepychać, to idziemy o kurde, się zablokowałem. O ja! Game over, game over, słuchajcie. Dobra, ja pozdrawiam. Dzisiaj wieczorkiem live. Gramy do końca gry. Trochę tych plansz tutaj jest wrzuconych. Wzór Atari. Prezent pod choinkę dla wspierającego kanał. Pozdrawiam. Na dole link w opisie. Możecie kliknąć wesprzyj. Dzięki serdeczne. Do wieczorka.